Żyrandol dwuobwodowy możemy załączać tradycyjnie za pomocą łącznika świecznikowego lub nowocześniej za pomocą pilotów, nadajników zdalnego sterowania, przycisków lokalnych, monostabilnych, wykorzystując system F&Wave. Żarówki przy zielonym kółku to odpowiednik żyrandola, łącznik świecznikowy. Tak to normalnie załączamy w prawie każdym domu. A my zmienimy cały ten układ, montując przekaźnik bistabilny podwójny, nowoczesny system sterowania bezprzewodowego radiowego. Będziemy załączać za pomocą pilotów, nadajników zdalnego sterowania przyciskowych oraz nadajników w postaci przycisków lokalnych. Oto opis przekaźnika. Pamiętamy, że przed każdymi pracami związanymi z prądem należy wyłączyć napięcie i możemy przystąpić do pracy. Przekaźnik umieścimy pod przyciskiem, ale musimy zdemontować łącznik świecznikowy i rozłączyć przewody, które były w tej puszce, a tak będziemy łączyć. Przekaźnik umieścimy w puszce pod łącznikiem. Przewód ochronny mamy już połączony razem. Teraz połączymy przewód neutralny, a następnie do zacisku oznaczonego jako N przekaźnika. Aby lepiej wszystko było widać, nie używam puszki, tylko te kółko pomarańczowe odwzorowuję puszkę. Na końcu wszystko umieścimy już w prawdziwej puszce podtynkowej FI60 głębokiej, którą przykryjemy, do której zamontujemy przycisk podwójny monostabilny. I teraz przewód fazowy od strony zasilania do złączki i do zacisku oznaczonego jako L. Przyłączenie żyrandola, które tutaj pokazuję, odbywa się tak zwaną metodą bezpuszkową. Wszystkie łączenia odbywają się w puszce pod łącznikiem. I teraz przyłączymy do zacisku R1 i R2 przewody biegnące do żyrandola. Do jednego obwodu żyrandola i do drugiego. Najpierw przewód czarny do zacisku oznaczonego jako R1. Drugi przewód brązowy z lampy do zacisku R2. Do sterowania lokalnego użyjemy łącznika żaluzjowego. Oto on. Można też użyć łącznika podwójnego dzwonkowego. Będziemy sterować fazą i do styku, do zacisku wspólnego przyłączymy fazę. A dwa pozostałe przewody, jeden do zacisku oznaczonego jako S1 na przekaźniku, drugi przewód do zacisku oznaczonego jako S2.
Łączniki nie mogą być z tak zwanym podświetlaniem, ponieważ zaburzyłoby to pracę przekaźnika bistabilnego. Wszystko połączone. Załączymy zasilanie i możemy wypróbować. Przyciski lokalne działają od razu. Został nam jeszcze jeden etap. Sparowanie przekaźnika bistabilnego z nadajnikami. Z pilotem trzeba nacisnąć przycisk programowania. Zaświeci się pierwszy obwód. Naciskamy przycisk na pilocie. Lampka mrugnie i już gotowe. Aby sparować drugi obwód, należy dwa razy nacisnąć przycisk programowania. Raz i drugi raz, aby załączył się drugi obwód, naciskamy wybrany przycisk na pilocie, żarówka mrugnie i w ten oto sposób żyrandol załączany jest za pomocą pilota. Oczywiście za pomocą przycisków lokalnych także. Do sterowania żyrandolem użyjemy także trzyprzyciskowego nadajnika bateryjnego. Nie wymaga on przyłączania żadnych przewodów. Otwory do mocowania do ściany w dowolnym miejscu można też taśmą przylepić. Ale najpierw musimy go skonfigurować. Do przycisku numer 1 i numer 3 przypisane są dwa przełączniki. Oczywiście musimy wyciągnąć także zabezpieczenie baterii. Do przycisku pierwszego jest jeden przełącznik, do przycisku trzeciego drugi. Pierwszy przycisk możemy skonfigurować jako zawsze włącz lub jako tak zwany switch, czyli przełącznik, a trzeci przycisk jako zawsze wyłącz wszystkie odbiory lub jako przełącznik. Drugiego przycisku nie konfigurujemy. Ustawiłem przycisk S1 w pozycji S1, a przycisk S3 w pozycję wyłączającą wszystkie odbiory z nim sparowane. I aby ten nadajnik działał, musimy go sparować. Czyli naciskamy przycisk programowania do momentu, aż zaświeci się lampka. Lampka mrugnie po naciśnięciu przycisku i nadajnik sparowany. Teraz drugi przycisk. Dwa razy trzeba nacisnąć. Raz pierwszy obwód, pierwsza żarówka. Drugi raz, drugi obwód, dwie żarówki. Naciskamy drugi przycisk i dwa przyciski w ten oto sposób są sparowane. Sparujemy trzeci przycisk, który będzie wyłączał zawsze po naciśnięciu go cały żyrandol. I znowu procedura ta sama, z tym, że już lampka nie mrugnie, tylko wyłączy się. Drugi raz, drugi obwód oświetleniowy. Lampy się zaświecą. Po naciśnięciu przycisku wyłączą. Pierwszy obwód, drugi obwód żyrandola i wyłączanie. Lokalny przycisk tak samo. I pilot. Mamy bardzo dużo możliwości załączania żyrandola w mieszkaniu. A tym samym pilotem możemy załączać całkiem coś innego. Lampa po prawej stronie sterowana jest właśnie takim odbiornikiem,
postaci ściemniacza. I taki odbiornik, taki ściemniacz możemy przyporządkować do nadajnika. W moim wypadku przyporządkujemy go do przycisku wyłącz, czyli wyłączającym wszystko, co jest sparowane z tym nadajnikiem. Możemy umieścić taki przycisk przy drzwiach wejściowych i wyłączać na przykład oświetlenie przy wyjściu z domu. I jeszcze końcowe sprawdzanie po włożeniu wszystkiego do puszki. Wszystko działa, załącza się i wyłącza. Dziękuję za uwagę.